zmienia imię z Abram na Abraham. O czym to świadczy? W ogóle w Piśmie Świętym mamy kilka rodzajów zmiany imienia i w paru momentach Pan Bóg zmienia imię swoim sługom. Według mnie, główną rzeczą, dlaczego Pan Bóg zmienia imię Abrama na Abraham, jest to, że chce, aby w jego życiu w tym właśnie momencie wykonał się przełom. Abraham mówi Panu Bogu tak, dostaje inne imię od Pana Boga i to oznacza, że od tego momentu jego życie zaczyna się tak jakby na nowo. Jest tak jakby drugim narodzeniem się. Dokładnie, ale tylko po to, żeby służyć Panu Bogu. I Abraham się na to zgadza, służy mu całym sercem, całym swoim życiem, ufa w 100%. I tak naprawdę ta zmiana imienia jest tak jakby symbolem tego nowego życia w Panu. A jeszcze Pan Bóg również zmienia, troszeczkę delikatnie, ale zmienia imię żony Abrahama, czyli Saraj zmienia to imię na Sara. Niby jest to zmiana bardzo mała. Sara to znaczy po hebrajsku księżniczka, więc tak jakby Pan Bóg, odejmując nawet tą jedną literkę z Saraj na Sara, chce jeszcze bardziej podkreślić piękno, nie zmienia znaczenia imienia, ale jeszcze bardziej podkreśla piękno Sary, więc to też jest takie znamienne, że nie tylko Abrahamowi, ale też jego żonie. Co najbardziej ci imponuje w postaci Abrahama? Wydaje mi się, że taką największą jego cechą i taką zaletą, która wywarła na mnie takie największe wrażenie, było całkowite oddanie się Bogu. On nie miał żadnych uwag do Boga z reguły. Był skłonny nawet oddać życie swojego syna za to, żeby przypodobać się Bogu, aby wypełnić jego wolę. Dlaczego mówimy, że Abraham łączy w sobie wszystkie religie w dialogu? Abraham jest ważną postacią, właśnie tak jak powiedziałeś, jest ważną postacią we wszystkich religiach. Może w różnym stopniu, bo tak jak w chrześcijaństwie jest takim wzorem osoby wierzącej, tak naprawdę jest przez nas uważany za pierwszą taką wierzącą osobę, który zaufał Panu Bogu. U Żydów jest on ojcem, tak naprawdę. U muzułmanów jest on prorokiem. Także w każdej tej religii ma swoją rolę i dlatego można powiedzieć, że łączy. I właśnie w kontekście jego życia można odnosić to do różnych religii. Mhm. A czy każdy człowiek w dzisiejszym świecie może mieć taką relację z Panem Bogiem? Czy może z Nim wejść w taki dialog? Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak, przede wszystkim dlatego, że Abraham był bardzo ludzki, jeśli można to tak ująć. Był postacią, na początku go poznajemy jako osobę słabą. On wielokrotnie później już w tej relacji z Panem Bogiem powtarza, że może on jednak na to się nie nadaje, że jest trochę za słaby, podupada w tej wierze, tak jak my. Więc potem jego siła wynika z tego, że właśnie Pan Bóg daje mu tą moc i to jest kwestia właśnie zaufania i takiego powierzenia się Panu Bogu, czego my możemy jak najbardziej dokonać w swoim życiu. Abraham podczas modlitwy z Bogiem kłóci się z Nim. Czy to jest dobra postawa? Myślę, że tak, ponieważ jeżeli dobrze myślę, chodzi o tę scenę, kiedy Abraham prosi za ludem, żeby Bóg nie niszczył Sodomy i Gomory i można powiedzieć, że wręcz tak trochę nachalnie, tak prosi, bo wie, że Bóg ma władzę i Bóg go wybrał, więc wie, że szanuje to, co Abraham, o co go prosi i co do niego mówi. A czy człowiek powinien kłócić się z Panem Bogiem podczas modlitwy? Myślę, że tak, chociaż to może być takie kontrowersyjne dla wielu, ponieważ myślę, że wtedy wyzwala się w nas takie coś, że my czegoś naprawdę chcemy i w kłótni z Panem Bogiem On się nie obraża na nas, a możemy się czegoś nauczyć, że poznajemy siebie, swoje emocje i że na czymś nam naprawdę zależy
i możemy się z nim nie zgadzać, ale później myślę, że nasza wola będzie zgodna z jego, że on nas tak poprowadzi, tak nauczy, łagodnie, miłosiernie, że będzie sukces i zaufamy jego obietnicy, tak jak Abraham. Bóg doświadcza Abrahama, między innymi wtedy, kiedy każe złożyć ofiarę ze swojego syna. Czy w dzisiejszych czasach Bóg także doświadcza ludzi i jaki to ma sens? Myślę, że Bóg doświadcza ludzi każdego dnia i każdego dnia muszą stawać naprzeciwko wielu wyzwań. Myślę, że te wyzwania przede wszystkim, jeśli będą starali się je pokonać z pomocą Boga, wzmocnią ich wiarę i dzięki temu znajdą się jeszcze bliżej Niego. Czy Abraham jest autorytetem? No, powiedziałbym, że z całą pewnością tak. Przede wszystkim dlatego, że umiał całkowicie i bezgranicznie zaufać Bogu, nawet no, wydałoby się tragicznych sytuacjach, kiedy jego największe marzenie tak naprawdę no, wyglądało na sprawę zupełnie beznadziejną. I dlatego, że nawet pomimo tego się nie załamywał.